Na program zaprasza Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Producent węgla koksowego do wytopu stali. Adrian Kowalczyk, dzień dobry, pomoc. Ale jaka? W relacjach, wsparcie dla powodzian. Sprawdzimy, co proponuje ZUS poszkodowanym przedsiębiorcom. Gdzie i jak złożyć wniosek? Kto może się ubiegać? W programie także pierwsze plany odbudowy po żywiole, koszty i nowe przepisy. Zaczynamy. Środki, które w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na sfinansowanie kredytu 0%, zostaną przesunięte na pomoc powodzianom, poinformował rząd. Podkreślono, że projekt ustawy budżetowej będzie jeszcze nowelizowany. Zarząd spółki Rafaco podjął decyzję o niezwłocznym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Spółka tłumaczy decyzję utratą zdolności do wykonania wszystkich swoich zobowiązań. W październiku oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych pozostanie na tym samym poziomie co we wrześniu, poinformowało Ministerstwo Finansów. Obecnie oprocentowanie tych papierów wartościowych waha się od 5,75 do 6,55 w zależności od liczby lat inwestycji. W sierpniu kwota pieniędzy w obiegu na polskim rynku wyniosła 2,363 miliardy złotych, poinformował NBP. To wzrost o niemal 8% w porównaniu rok do roku. Zdaniem ekonomistów to dowód na to, że Polacy odbudowują swoje oszczędności. Ceny złota na światowych giełdach biją rekordy i stale rosną. Już teraz wartość uncji złota szacowana jest na $2,670. Eksperci nie wykluczają, że cena za uncję osiągnie $2,900. Ponad 7 milionów złotych przeznaczy samorząd województwa śląskiego na doraźną pomoc dla powodzian. Tak zadecydowali radni sejmiku województwa śląskiego. To wsparcie rzędu 4000 złotych dla każdego gospodarstwa, które ucierpiało w powodzi. Osoby poszkodowane przez żywioł mogą ubiegać się również o rządową dotację. Gabriela Kosowska. Każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej w wysokości 10 tysięcy złotych, czyli 8 tysięcy z tytułu pomocy społecznej oraz 2 tysięcy zasiłku powodziowego. Pierwsze zasiłki wypłaciliśmy w ubiegłym tygodniu w piątek bodajże. Na ten moment jest ich wypłaconych 15 na kwotę 120 tysięcy. Ponad 7 milionów złotych przekaże także samorząd województwa śląskiego. Dokładamy się do tego mniej więcej 4 tysiące na rodzinę. To wsparcie dla blisko 2 tysięcy domów w 31 gminach województwa. Mechanizm chcemy powielić ten, który stosuje rząd. Tak jak pieniądze rządowe, tak samo i te przez swoje gminy, gminy ośrodki pomocy społecznej. W regionie woda uszkodziła blisko 4 tysiące domów i budynków użyteczności publicznej, ponad 500 dróg i blisko 100 mostów. Wsparcie finansowe jest wypłacone samorządom w ciągu jednego dnia. Oprócz doraźnego wsparcia, na remont lub odbudowę budynku gospodarczego można otrzymać do 100 tysięcy złotych, a budynku mieszkalnego do 200 tysięcy. Jest mowa o komisjach, które muszą przejść. Musi to być osoba uprawniona, albo pracownik nadzoru, albo budowlanego, albo ktoś, kto ma takie uprawnienia. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni od powodzi, a pomoc ta ma charakter bezzwrotny. Jeżeli część środków będzie wypłacał ubezpieczyciel, wtedy te środki publiczne będą stanowiły uzupełnienie do pełnego pokrycia szkody. Natomiast jeżeli ktoś nie był ubezpieczony, będzie mógł liczyć na rządowe wsparcie. Wsparcie, głównie to materialne, cały czas dociera na tereny najbardziej dotknięte powodzią. Były wielkie prośby o to, żebyśmy dostarczyli dzisiaj rękawice i chemię, więc dowozimy im jeszcze, jakby powiedzmy, że drugą część tego, czego potrzebują. Trwa walka z czasem. Mieszkańcy chcą zdążyć przed ochłodzeniem. Agregaty, osuszacze, artykuły budowlane to jest teraz najbardziej potrzebne. Na przykład jak unigrunty, gipsy, styropian. Zastanawiamy się, jak rozegrać kwestie remontowe, jakiegoś powrotu do tego, żeby to wszystko tutaj było użyteczne. W trudnych chwilach Polacy potrafią się jednoczyć, czego najlepszym dowodem jest ponad 9 milionów złotych na koncie Fundacji Telewizji Polskiej. Zbiórka trwa, tak samo jak trwa walka ze skutkami żywiołu.
Czas na liczenie strat i odbudowanie tego, co zabrał żywioł. Moim Państwa gościem jest dr Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jaką pomoc oferuje dziś rząd? Myślę, że tą pomoc można podzielić na takie trzy kategorie. Pierwsza to jest pomoc doraźna, no bo teraz jest ona potrzebna, czyli sprzątanie tych zalanych terenów, zapewnianie ludziom mieszkań, ale za pomoc doraźną biorę też chociażby to, że kredytobiorcy poszkodowani przez 12 miesięcy będą mieli spłacane kredyty. No też pomoc doraźna to przedsiębiorcy, którzy powinni mieć tutaj ulgę w płaceniu tych wszystkich danin publicznych. Drugim elementem to są naprawy. I tu chodzi o naprawy na przykład mieszkań, gdzie premier obiecał, że to będzie 100 tysięcy, ale to też naprawy infrastruktury publicznej, czyli z Rządowego Funduszu Dróg, no bo przecież ta infrastruktura też ucierpiała. I wreszcie odbudowa, czyli to już taki proces długoterminowy, który uważam, że powinien iść w kierunku po prostu poprawy jakości życia i bezpieczeństwa na tych zalanych obszarach. 23 miliardy środków polskich i europejskich, do tego 100 lub 200 tysięcy złotych na odbudowę mieszkań i domów. Czy to wystarczająco? To trudne pytanie, bo szkód jeszcze do końca nie oszacowano. Zresztą szkody majątkowe jesteśmy w stanie oszacować dosyć prosto i szybko. Natomiast tu dochodzą jeszcze szkody związane z środowiskowe, szkody związane z utratą dziedzictwa kulturowego, no i wreszcie te takie mentalne. Wydaje mi się, że są takie dwa scenariusze się kreują. Pierwszy, zacznijmy od tego negatywnego, że te gminy mogą mieć problem z odbudową. Część ludzi może wyjechać i już do nich nie wrócić. To samo z przedsiębiorcami. Ale wydaje mi się, że wariantem lepszym jest ten wariant, gdzie, jak premier powiedział, odbudowa plus, czyli poprawa jakości infrastruktury. Co by nie powiedzieć, możemy powódź potraktować jako szansę. Otóż możemy poprawić jakość infrastruktury publicznej, termomodernizować budynki, zrobić je bezpieczniejszymi, poprawić układy komunikacyjne w tych gminach, wreszcie poprawić ich atrakcyjność turystyczną, czyli odbudowa nie tylko przywrócenie do stanu po czy przed powodzią, ale coś na plus. I to jest chyba scenariusz, którego powinniśmy się trzymać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wielka woda już opadła, teraz czas na usuwanie jej skutków. Znacząco obniżyła się woda na zbiorniku Racibórz Dolny. Do końca tygodnia obowiązuje zakaz poruszania się po wałach. Do 29 września obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. Za jego złamanie grozi kara do 5000 zł. Przesiąkniętych wodą wałów całą dobę pilnują służby. To zbiornik Racibórz Dolny. Jego wypełnienie na tą chwilę to około 10%. Tak samo jeżeli chodzi o rzekę Odrę, te przepływy cały czas nam się zmniejszają. Zbiornik zdał egzamin. W momencie kulminacyjnym przyjął 147 milionów metrów sześciennych wody. Ta infrastruktura będzie musiała na pewno odpocząć po okresie zakończenia piętrzenia. Wtedy zostanie ponownie udostępniony do użytku dla mieszkańców. Natomiast to, co będzie dla nas bardzo istotne, to uporządkowanie sytuacji w samej czaszy tego zbiornika. Opróżnia się także pobliski polder Buków, który przez moment był zagrożony. Służby ujawniły nielegalnie zamontowaną rurę odprowadzającą wodę. Sprawa najprawdopodobniej będzie miała finał w sądzie. Tutaj mieliśmy około 60 zrzutów z koparki i udało się dzięki temu ten przeciek powstrzymać. Wały spisały się bardzo dobrze, wytrzymały ten napór wody. To już zbiornik Goczałkowice. Odra miała Racibórz, który połknął całą właściwie kulminację fali i redukował bardzo znacznie te przepływy. Wisła miała Goczałkowice, które też praktycznie połknęły całość tej fali powodziowej. Która w przypadku Wisły była większa niż w 1997 roku. ZUS rusza ze wsparciem dla przedsiębiorców. O szczegółach porozmawiam z gościem relacji, Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. O co i do kiedy mogą wnioskować poszkodowani przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnej formy pomocy. Od samego początku informowaliśmy, że mogą zgłosić się do nas, by na przykład przenieść termin płatności składek. I ten termin płatności składek został naprawdę wydłużony o, można powiedzieć, kilkanaście miesięcy, ponieważ przedsiębiorcy
kierowcy mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia tego roku, aż do 15 września przyszłego roku. Oczywiście muszą złożyć wniosek i oświadczenie. Ponadto przedsiębiorcy mogą też skorzystać z rozłożenia tutaj płatności na raty, jak również o umorzenie składek. Ale uwaga, tu jest umorzenie składek, dotyczy tych składek za przedsiębiorcę i przedsiębiorca musi wykazać, że jego sytuacja materialna i rodzinna nie pozwala na opłacenie tych składek. Tutaj też składamy tylko oświadczenie wraz ze wnioskiem. Przedsiębiorca nie musi dostarczać dokumentacji potwierdzającej jego sytuację finansową z ostatnich 3 lat. ZUS uruchomił również infolinię. Jakie jest jej zadanie? Uruchomiliśmy też infolinię, bo wiemy, że w tym trudnym czasie najlepiej skontaktować się z doradcami, z ekspertami właśnie z zakresu udzielania ulg i umorzeń. I są 2 numery telefonu, pod które można dzwonić. Ta infolinia dodatkowa będzie czynna do 14 października. Można dzwonić od 8 do 15, oczywiście w dni robocze, kiedy ZUS pracuje. Dodatkowo też można skontaktować się z każdym doradcą do spraw ulg i umorzeń w naszych oddziałach. Telefony podane są na stronie internetowej. No również można skontaktować się z nami online, żeby nie przyjeżdżać w tym trudnym czasie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, załatwiać swoje sprawy, a z nami skontaktować się na odległość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Mały dymek, duży problem. Czy kierowca komunikacji miejskiej w trakcie jazdy z pasażerami powinien palić papierosa? Takie zdarzenie zostało nagrane i trafiło do sieci. Przewoźnik publikuje oświadczenie, w nim przeprasza. Kierowca ponosi konsekwencje. Nagranie, które trafiło do sieci, wywołało kontrowersje. Internauci komentują. Są pewne żelazne zasady, których należy przestrzegać. Nie pali się i już. Mało tego, kolejnemu kierowcy też nie będzie przyjemnie w oparach. To nie pierwszy raz i nie ostatni. U nas w 194 i 694 też kierowcy palą szlugi. Firma z Chorzowa, wykonawca zastępczej komunikacji autobusowej na linii T16, przeprosiła pasażerów PKM w Świerklańcu oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach za, jak czytamy, haniebne zachowanie jej kierowców. Sytuacje, które zostały nagrane przez pasażerów, są niedopuszczalne w transporcie komunikacji miejskiej. Za narażenie na szwank wizerunku PKM Świerklaniec oraz ZTM Katowice bardzo przepraszamy. Kierowcy, którzy realizowali w tych dniach kursy, zostali ukarani naganą oraz odsunięci od wykonywania przewozu dla PKM Świerklaniec oraz ZTM Katowice. Zawsze jesteśmy przeciwni takim zachowaniom. One są niepoprawne, nie zgadzamy się na nie, są bulwersujące, nie powinno do nich dochodzić. Zarząd Transportu Metropolitalnego od początku roku doliczył się blisko 200 skarg na swoich kierowców. Wiele z nich dotyczy właśnie obcokrajowców. Mają jeździć za szybko, nieostrożnie, czasem nie znając nawet języka. Tyle, że to właśnie oni wypełniają lukę. Na rynku wciąż brakuje kierowców. Bardzo duży problem, jeżeli chodzi o obsadę stanowiska kierowca. Tych kierowców na rynku brakuje i w zasadzie każdy operator, każdy przewoźnik, można powiedzieć kolokwialnie, bije się o tych kierowców. W ostatnim czasie na tej samej linii na ulicy Piotra Skargi w Katowicach śmiertelnie potrącony został 63-latek. Pasażer wysiadał z autobusu i wpadł pod koła odjeżdżającego pojazdu. Kierowca był trzeźwy, to 47-letni obywatel Indii. Usłyszał prokuratorskie zarzuty, został objęty policyjnym dozorem. Ma też zakaz opuszczania kraju. To wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Na program zaprosiła Jastrzębska Spółka Węglowa SA, producent węgla koksowego do wytopu stali.